Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj bez makijażu, a to dlatego, że pokażę Wam w akcji buble, które trafiły mi się w ostatnim czasie. Chyba nikt nie lubi bubli, ale czasami się trafiają. Cóż zrobić? Trzeba to wziąć na klatę i opowiedzieć Wam o tym, żebyście nie popełnili tego samego błędu co ja. No bo jestem tutaj dla Was, testuję kosmetyki dla Was i jak coś się nie sprawdza, to muszę głośno o tym powiedzieć. Oczywiście zawsze przy takim filmie zaznaczam, że to, co nie sprawdza się u mnie, nie znaczy, że nie sprawdzi się u Was. No bo przecież każda z nas jest inna, każda ma inne wymagania, każda ma inną cerę i każdej podoba się co innego. Ale część z tych produktów na pewno większości z Was nie przypadnie do gustu, zwłaszcza, że kilka razy je już pokazywałam i jeżeli chodzi o część z nich, mówiliście, że Wam też się nie sprawdzają, ale o tym sobie powiemy bardziej szczegółowo, jak będziemy nakładać na twarz, no bo jak żeby mogło być inaczej, muszę mówić i od razu pokazywać, co to za katastrofa. Także przybliżam się do Was i dzisiaj 6 produktów, które niestety mi się nie sprawdziły. No to na pierwszy ogień twarz i coś, co idzie tam, gdzie podkład, choć nie do końca jest podkładem. Jasne? Nie, wcale, ani trochę. MAC Next to Nothing Face Color Fluid Illuminator Tint, czyli coś bardzo lekkiego, rozświetlającego, coś, co ma nadawać lekki koloryt naszej twarzy. Generalnie nie jest to ciężki podkład mocno krojący, tylko coś takiego szybciutkiego na co dzień, co ma lekko wyrównać koloryt i ma być piękne. Nie jestem wielką fanką w ogóle podkładów z MAC-a, nigdy nic nie przypadło mi jakoś bardzo do gustu, no i niestety to samo stało się z tym produktem, ale myślę, że zanim go wypróbujemy i pokażę Wam, o co mi chodzi i dlaczego ja się go czepiam, to przeczytam to, co producent nam obiecuje. Kolekcja Next to Nothing zapewni Ci innowacyjny makijaż, który sprawi, że Twoja cera będzie wyglądać niczym delikatnie muśnięta makijaż. To lubimy. Podkład, czyli jednak na stronie MAC-a znajdujemy informację o tym, że to jest podkład. Podkład Face Color, czy to to? Tak, to to z kolekcji Next to Nothing to bardzo łagodny fluid zawierający odżywcze składniki i opalizujące mikrosfery, które wydobywają blask skóry. Czy może być lepiej? Nie może, bralibyście w ciemno na pewno. Mamy tutaj 35 ml i produkt kosztuje 140 zł aż. No to teraz moje personalne uwagi, jaki jest mój problem z tym produktem. Ja wiem, że to ma być lekkie, ja wiem, że to ma być delikatne, raczej takie błyszczące i właśnie dające tej cerze zdrowy wygląd, ale niestety moim zdaniem to jest nijakie. Kompletnie w ogóle tego nie widać. Niby tutaj jest wszystko ok, przybliżę się jeszcze. Niby tutaj wszystko jest ok, bo jest kolor, jest coś się tutaj dzieje, ale zaraz jak sobie to rozprowadzimy, to na tej twarzy nie zostanie kompletnie nic, a po jakichś 15 minutach wszystko w ogóle zniknie. Nie wiem gdzie, ale zniknie. Mam teraz gąbkę. Oczywiście wiadomo, że gąbka zjada trochę produktu, ale najłatwiej mi się nią rozprowadza. Poza tym zawsze nią rozprowadzam i nigdy nie dzieją się takie rzeczy. No i proszę, poszła pierwsza warstwa i ja się pytam teraz tak. Czy widzicie różnicę między tą a tą stroną? Ja nie. Druga warstwa jest. I dalej. Nic. Ja nic nie widzę. Nie widzę w ogóle żadnej różnicy. Nie wiem, gdzie jest ten produkt. Ja rozumiem, że to jest next to nothing, ale dlaczego ja za nic mam płacić 140 zł? Moi drodzy, no to tak nie może być. Teraz spróbujemy trochę palcami. Jest trzecia warstwa. Mam wrażenie, że coś się zaczyna dziać. Może ta strona zaczyna wyglądać trochę lepiej. Ale tak nakładam. Może też po prostu placebo, no nie wiem. No słuchajcie, dalej mi widać niedoskonałości. Dalej ta cera może jest taka bardziej świetlista i promienista, ale dalej za 140 zł, 3 warstwy, 10 pompek, gdzie jest wydajność tego produktu i gdzie jest to, co ten produkt ma robić. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja po prostu nie umiem się nadziwić. No to druga strona. No dobrze, może przy tych trzech warstwach widać, jakbym miała coś na twarzy, ona jest lekko rozświetlona, ale dalej uważam, że nie za te pieniądze. Gdzieś producent mnie oszukał i uważam, że na pewno lepiej kupić coś innego i dlatego to wędruję do bubli, bo no nie, czuję się oszukana. No to teraz wypadałoby to wszystko utrwalić, żeby się trzymało to, co mam na tej twarzy, choć jest tu niewiele. Więc NYX Holographic Halo Finishing Powder, czyli puder wykańczający
Wykończeniowy, o tak, nie wykańczający. Chociaż w sumie z drugiej strony to chyba jest też wykańczający. Już nie chcę go więcej używać, chcę się go pozbyć. On jest przepiękny, ale na powieki, tak? Umówmy się, na powieki. Co tutaj mamy? Produkt z NYXa, który kosztuje 58 zł. Teraz jest na promocji, ale jednak Holographic Holo Finishing Powder to wykończeniowy puder, którego formuła została wzbogacona holograficznymi perłami. Zapewnia subtelne i niezwykle delikatne wykończenie. Lekka konsystencja rozświetla cele, utrwalając jednocześnie gotowy makijaż, by przez cały czas wyglądał perfekcyjnie, dostępny w dwóch odcieniach. Ja już nic nie będę mówić, tylko Wam pokażę. Mam tu mięciuteńki, najbardziej puchaty z puchatych pędzli, pędzel i odrobinę na pokrywce. No i sami zobaczcie, no wygląda cudnie, ale jak to może wyglądać dobrze na twarzy? Nabieram go odrobinę i jeszcze strzepuję nadmiar. Dziękuję. Jakby chyba nic więcej mówić nie muszę. Czy muszę? Muszę czy nie muszę? Bo tutaj jest tego produktu tyle, że okej, jakbym nabrała to stąd, to by było nieuczciwe. Ja go nabieram odrobinę stąd. Strzepuję nadmiar. Nie wspomnę już o tym, że taką ilością nie da się zmatowić twarzy, bo to jest naprawdę lekkie dotknięcie. Więc jak ja bym chciała zmatowić twarz, wykończyć, utrwalić to, co mam mokre na twarzy, czyli podkład i korektor w tym momencie, no to miałabym po prostu taką twarz, fioletową. Nie wydaje mi się, żebym nieumiejętnie tego używała, dlatego że... No jak tego używać inaczej? Ja naprawdę jestem delikatna. Ale jeżeli to jest puder wykańczający, który ma utrwalić, tak jak obiecuje nam producent, ma zrobić to, co mówi nam producent, to generalnie tak powinniśmy go używać i wyglądać jak UFO. Ja mam produkt na całej twarzy, twarz dalej jest mokra, klejąca i nieutrwalona, absolutnie nie, a ja cała się świecę. Ja sobie muszę też zmatowić twarz innym produktem, dlatego że będę robić konturowanie, które będzie mi źle na tej mokrej twarzy wyglądać. Ale czy ja muszę dodawać coś więcej? Mam fioletową, nieutrwaloną twarz. Namalowałam brwi, zrobiłam konturowanie, choć niepewne, bo akurat dzisiaj nie mam Wam tych produktów do pokazania, całe szczęście, ale mam rozświetlacz i znowu z NYXa, niestety. Wyszła taka kolekcja Born to Glow, ja też używałam go w chat make-upie, niezbyt mi się podobał, dlatego że ma straszne, straszne drobinki. Jakby od lat wiadomo, że nie lubimy drobinek w rozświetlaczu, tak? Nie o to chodzi w rozświetlaczu, żeby imitować kulę dyskotekową czy bombkę na choinkę, a żeby po prostu subtelnie, ładnie, pięknie świecić. Świecić, błyszczeć, mieć glow. No i właśnie niby to jest Born to Glow, a tak naprawdę... Zobaczcie. To widać już na etapie pudełka, że tu będzie się działo i będą spore drobinki. Pokażę Wam też na palcu. Ja mam nadzieję, że to jest doskonale widoczne, ale tu są takie wielkie drobiny, takie wielkie, że ten rozświetlacz owszem do charakteryzacji pięknie, ale na co dzień nikt nie chce takiego. Gwarantuję Wam, nawet jeżeli lubicie ogromny glow, a ja go lubię, to nie z takimi... Nie z takimi drobinami, no. Nie wiem, jak to tutaj w kamerze. Widzę, że niby jest ładna tafla, niby jest taki glow. Ale tak naprawdę jak z bliska się przyjrzycie, ja jestem dość blisko, więc to jednak powinno być widoczne. No to są takie drobinki. Jeżeli ktoś Was ogląda z 3 metrów, to może mu się ten efekt spodobać, ale jeżeli ktoś podejdzie tylko trochę bliżej, na taką normalną, naturalną odległość, to będzie zastanawiał się, czy czasem dyskotekowa kula nie rozbiła Wam się na twarzy. Ja zaczynam wyglądać coraz bardziej galaktycznie, zbliżać się do, słuchajcie, wyzwania całego makijażu rozświetlaczami. Teraz produkt, odejdziemy na chwilę w stronę nieświecących rzeczy, produkt, którego nienawidzicie i Wy. On się pojawił w tym filmie, gdzie opowiadałam o produktach, o bublach polecanych przez youtuberki, które u mnie się nie sprawdziły. I powiedziałam, że ta baza nie dość, że nie robi nic, to jest tak tępa, dosłownie. I wiele z Was w komentarzach napisało, ale wiele, naprawdę były setki z Was, że tak, to ma konsystencję plasteliny. Dokładnie, to ma konsystencję plasteliny. To jest w ogóle nieplastyczne. W ogóle się tego nie da rozprowadzić. To się grudkuje.
Słuchajcie, no nie, no nie. Za każdym razem, jak biorę tę bazę w ręce, to jestem wściekła. No bo powinno się ją delikatnie rozprowadzać w paluszka. Widzicie, jakie zostają, o, grudki, co się dzieje na mojej powiece? Bardzo chciałam wam to pokazać. Przed tym, zanim ta baza z hukiem wyląduje w koszu, o. O, dokładnie. I to wcale nie jest duża ilość. Zobaczcie. To jest ewidentnie konsystencja plasteliny. I ja nie wiem, jak komuś ta baza może się sprawdzać. W jedną, w drugą, delikatnie, rozgrzana w palcach, na wszystkie sposoby. Uff. Co więcej, ona była taka od początku. Owszem, może i trafiłam na otwarty egzemplarz, który był już otwarty w sklepie, chociaż wątpię, bo ona była zapakowana w kartoniku, no i właśnie w pudełeczku. No mogło się tak zdarzyć, ale czy to mogło się przytrafić setkom z nas? Nie jestem do tego przekonana. Wydaje mi się po prostu, że ten produkt jest... To, że nie jestem mistrzem eyelinera, wiadomo nie od dziś. To, że nie przepadam za eyelinerem, wiadomo nie od dziś. Ale czasami mam ochotę zaszaleć sobie z czymś kolorowym. A no tak, tak mi się czasem zdarza. No i właśnie tu mam coś przepięknego, o przepięknym kolorze. Niestety ma jeden ogromny minus. To jest NYX Colored Felt Tip Liner w kolorze Royal Blue. Cienka końcówka, przepiękny kolor, wszystko by było cudownie, gdyby nie to, że zanim skończę rysować obie kreski, malować obie kreski, to ten produkt się wypisuje. Musi znowu troszeczkę poleżeć, żeby znowu nabrać mocy, no i żeby można nim malować. Troszeczkę poleżeć to nie jest kwestia 2 minut, to jest kwestia 2 godzin. Więc nie. Dlaczego jeden liner pod koniec malowania, nawet nie pod koniec, wypisuje się? O co tutaj chodzi? Dlaczego to jest tak skonstruowane? Próbowałam na wszelkie sposoby go tutaj zapodać i nie. Zresztą mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy. W zasadzie to ja w ogóle w życiu użyłam go bazę 3 razy. Więcej nie, bo się denerwowałam, że nie mogę sobie do końca oka pomalować. A on już jakby wypisany. No zobaczcie, naprawdę wygląda przepięknie. Ten niebieski, kobaltowy kolor jest po prostu cudowny. No ale ja już nie mogę. O ile jeszcze początek poszedł łatwo, to tu nie. Zobaczcie, najgorsze jest to, że ten eyeliner jeszcze tu jest. Jest go sporo, ale on głównie zbiera się tutaj w tej części, w tej grubej końcówce. A w tej cienkiej, to on po prostu zaniemaga. No ale to co, ja mam malować tą grubą? No nie, ja właśnie bym chciała tą cienką. Widzicie, tu już w ogóle nie jestem w stanie pomalować. To drażni mnie. Drażni strasznie. No nie, no to w ogóle nie idzie. Zobaczcie, przyłożyłam lekko. O! No nie, nie, nie! Panie złoty, to żyje jeszcze drugie oko. A najśmieszniejsze jest to, żebym go zamknęła, zostawiła na 2 godziny i pomalowałabym to drugie oko, ale czy ja mam na to czas? Mm-mm. Ja nie mam siły i czy to jest mądry i fajny, ale zobaczcie, jak przykładam go całym tym, nie ma problemu. No i na koniec oczywiście nie może zabraknąć produktu do ust, który jest najbardziej śmierdzącym produktem do ust, jaki kiedykolwiek używałam. I wiem, że nie tylko według mnie, a według was również, bo naprawdę znowu setki z was pisały do mnie o tym samym. Dlaczego to tak śmierdzi? Ja powiedziałam o tym, że to tak śmierdzi w teście na żywo. No i po prostu posypały się komentarze, że tak, śmierdzi takim Chińczykiem, że nie da się tego wytrzymać. A jeszcze jest to dość blisko noska. No to jest po prostu drama i tragedia. Produkt jest nawet ładny, ale no właśnie, dobra, zacznijmy od tego, co to jest. Lovely Ombre Duo, Duo Ombre. A produkt kosztuje 15 zł, więc nie ma tak źle. Ale po co w ogóle wydawać 15 zł, jak zapach jest nie do zniesienia. Pomadka do ust, makijaż ombre, ombre lipstick. To ombre, umówmy się, nie jest takim dosłownym ombre. Opakowanie jest przepiękne i wygląda, jakby było naprawdę ombre. Ale niestety tak nie jest, bo na ustach te dwa kolory troszeczkę się spotykają zbytnio. Ja mam w kolorze 4. Boże, dla mnie to jest spalone żelazko, albo taka tania guma z butów, ale to jest tak straszne i najgorzej jest to, że ono się, to się długo utrzymuje na ustach. No tak, ani to zbytnie ombre, ani to zbytnio trwałe, a na dodatek jeszcze absolutnie
absolutnie śmierdzące. I nie wiem, który teraz z tych 6 produktów jest najgorszy. Dajcie koniecznie znać, czy używaliście któregoś. I ja jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że jestem jakąś wyrocznią i mówię, że to jest złe i tragiczne. No, może być tak, że u Was się sprawdza. Może tak być i ja temu nigdy nie przeczę, bo zawsze powtarzam, że każda z nas jest inna. Chyba najmniej inwazyjny to był ten produkt, bo przynajmniej się na niego nie nadenerwowałam. Drobiny? Co drobinami? Absolutnymi. Plastelina jest absolutną plasteliną, którą nie da się rozprowadzić po powiekach. To śmierdzi absolutnie okrutnie i czuć to w całych ustach. To UFO jest strasznym UFO. I co ja jeszcze tutaj miałam za straszaczka dzisiaj? A, eyeliner. No, eyeliner wygląda najlepiej z tego wszystkiego, no ale... Nie, za tą cenę on też kosztuje pewnie coś koło 40-50 zł i to, co się człowiek umęczy, to lepiej kupić inny eyeliner. No to tyle moich bubli na dzisiaj. Taka szósteczka dzisiaj nam tutaj wpadła. Dajcie koniecznie znać, czy używaliście któregoś z tych produktów i czy się zgadzacie. I który z tych wszystkich, Waszym zdaniem, zasługuje na miano absolutnie najgorszego. Koniecznie dajcie mi znać, a ja póki co dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia.